Rozpoczął się proces wobec dwóch mężczyzn oskarżonych o pozbawienie wolności striptizerki Małgorzaty J. pracującej w jednym z klubów w Krakowie. Kamil M. był tam ochroniarzem, a Przemysław Z. barmanem. Do zdarzenia miało dojść w maju ubiegłego roku. Cała trójka spożywała wspólnie alkohol. Potem miały do tego dołączyć środki odurzające amfetamina i klefedron, które wykryto we krwi kobiety i zabezpieczono w lokalu według wersji Małgorzaty J. zmuszano ją do przyjęcia tych substancji a potem zabrano z klubu do mieszkania w którym stosowano wobec niej przemoc między innymi ciągnięto za włosy czy wrzucono siłą do jacuzzi i przetrzymywano do kolejnego dnia jednocześnie oskarżeni mieli twierdzić że wywieźli gdzieś jej partnera Michała H grozili też pozbawieniem go życia Kamil M przedstawiał się ponoć Michałowi H jako wysoko postawiony członek kibolskiego jude gangu związanego z Krakowią.